Cześć, witajcie, ja jestem Szyna i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Days Gone Gramy. Zostaliśmy sobie tutaj w obiekcie Niro, punkcie kontrolnym tutaj. Zrobiliśmy sobie ostatnio umiejętności nowe. Zebraliśmy tutaj wszystko, posłuchaliśmy sobie mikrorejestratora i wychodzimy i za chwilę patrzymy sobie na kolejne misje, jakie tu mamy. O! Ciemno się zrobiło. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy za misyjki. Jakieś, kurczę, daleko tutaj. Ta główna misja, daleko. A, i tylko tą jedną misję mamy. Musimy zabrać, zarobić na chleb. Przysłowiowo. Mam dla ciebie robotę. Jedź z Riki na północ. No to trzeba tam, trzeba będzie się tam udać. Prawie 2 kilometry mamy tam. Muszę zobaczyć, czy mamy wystarczająco paliwa. 45%. A ja tutaj gdzieś nie zostawiałem paliwka. Chyba prześpię się jeszcze do poranka. Żeby mieć... Chociaż! Nie będę tracił czasu na spanie do poranka. Jadę w nocy. Nie będę się... Muszę zobaczyć, czy tutaj teraz jak włączyłem ten generator, czy... Brama się otwiera? Nie, nie otwiera się. Jestem ciekaw, czy tam będziemy mogli w późniejszym czasie przejść jakoś tędy, czy... Czy to się nie da? Tutaj są te tereny wieczystych. Właśnie jestem ciekawy, muszę się tam raz przejechać, zobaczyć, czy... Czy coś tam jest, bo dalej walczyłem tylko z tym... Walczyłem tylko z tym dużym zombiakiem. Jestem ciekaw, czy tam dalej nie można było iść. Ja szedłem do tego... rozwalonego śmigłowca w prawo, jak dobrze pamiętam, a na lewo jeszcze była chyba jakaś ścieżka, nie jestem do końca pewny, ale się tam przejadę, jak będzie jakaś chwila czasu, żeby się tam karnąć. Dobra, jedziemy, tu mamy jeszcze jakieś X-y do przeszukania. Dobra, mniejsza z nimi, tutaj wieczyści wszyscy rozwaleni. I ruszamy. Zobaczymy, może po drodze jeszcze coś się tutaj przytrafi. W nocy. Jak zwykle towarzyszy nam ładna muzyczka. O! Tutaj mamy do przeszukania ludzi. Troszkę. O! Biegnie. Koleżka jakiś. Nie ma kolegi. Dobra, przeszukany. Przeszukamy sobie akurat tych tutaj. Kompanów naszych, tutaj drogich. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. A, tutaj tylko uszki były do zebrania. Dobra, tu następnych dwóch. Okej, dobra, tu nic nie ma. To jedziemy dalej. Mamy kawałek drogi, więc... Możemy się... O! Możemy sobie koktajlek zrobić. Zapomniałem. Granacik mamy jeden. Trzy bombki rurkowe. Tutaj... Bomba... Dymna mamy schemacik, że możemy sobie to robić. Tak samo wabik. Bomba wabiąca. Szkoda, że tego nie mamy. Kurczę, więcej. Wow! Kurcze, mać, normalnie w ostatnim momencie ich usłyszałem. Dobrze, że jestem normalnie mistrzem szybkiego reagowania. Dobra, nigdzie się już nie zatrzymujemy, chyba że gdzieś jacyś bandyci, czy cokolwiek. Mamy tutaj kawałeczek drogi. Więc musimy jechać prosto od razu do naszej misji głównej. Na razie nic pobocznego nie ma. Troszkę nam się ostatnio fabuła ruszyła w poprzednich odcinkach. Jestem ciekaw, co będą robić z tymi jaskiniami. Czy będą naprawdę wysadzać to? Jak to będzie wyglądać? Jestem ciekawy tego rozwiązania. O! Znak się pojawił. Dobrze, że w niego nie wyrżnąłem. Znowu jedziemy przez ten mostek. Ciasny. O, tam ktoś chyba się obudził. Uwaga, jadę!
Nie właź mi w drogę! Przepraszam. Nie chciałem tak mocno cię potraktować. Dobra, jeszcze mamy dużo paliwa, nie tankuję. To było to miejsce, gdzie można sobie zatankować. Tutaj gdzieś niedaleko jest nasze stare obozowisko naszej buzera. I dobrze pamiętam. A, tutaj właśnie. Kryjówka na górze. Oliri. No tam już na razie nie mamy po co zajeżdżać. Nic tam nie ma, buzer leży w szpitalu polowym. W szpitalu polowym po amputacji dłoni. Ile tam zostało jeszcze? O, kilometr. Okej. To nie jest tak daleko. Wcale jak się wydaje. Jeszcze kilka misji, myślę, że będziemy mogli spróbować walczyć z jakąś hordą. Ktoś tam leciał bardzo szybko do mnie i nie wiem, czy to nie był... Czy to nie był kąsacz. Ale, nieważne. Dobra, przekraczamy sobie tą granicę tutaj do Lost Lake. Już tutaj... Zaraz jesteśmy na miejscu. Jeszcze sobie tylko przejedziemy przez ten kanion tutaj, przez ten przesmyk. I to już sobie prosta dróżka do celu. Tutaj musimy pojechać jak tam z paliwem. No, ponad połowa zużyta. Co chwilę znaki zapytania nam się wyświetlają, ale... No nie mam weny, żeby robić to samo cały czas i to jest po prostu dla nas trochę doświadczenia i... Trochę zaufania, zależy do jakiego obozu wyślemy nieszczęśnika, którego bandyci złapali. O, pojechałem za daleko. Uwaga, jadę w dół. No dobra, no to jesteśmy 250 metrów. I jesteśmy na miejscu. Pełno tych zombiaków tu wszędzie. Wokół. Okej, jesteśmy. Ten dalej tutaj leży, ten kąsacz, którego sapiłem. Jeszcze go nie posprzątaliście, będzie wam tu śmierdział. Ludzie. Dobra, jak już tu jesteśmy, to przy okazji ja oczywiście ruszę sobie sprzedać trofea, które mamy. Sprzedam sobie wszystkie od razu, nie ma na co czekać. Przynosisz mi uszy, no, dobrze. I ładnie. 180 zaufania. Dziś to wszystko. Elegancko. Może od razu przed misją jeszcze sobie uzupełnię amunicję, jeśli trzeba. Zobaczę. Trzeba ci czegoś? Co my tu mamy do uzupełnienia? Ty to masz. Słod 10. Ta broń mnie kurczę kusi tutaj normalnie, żeby ją sobie sprawić. Karabin C8 2250. Ten kosztuje 3750 aż. No. Szybkostrzelność ma dobrą. Ale tutaj ten szpon, no to obrażenia jednak robią swoje. Nie wiem, sprawdzę sobie może to. Podstawowa. Klasa średnia. Tutaj mamy klasę wojskową, czwartą. Podstawowa czwarta. Mamy podstawową piątą już. Aż tyle. Słod 10. No kurczę, nie wiem, czy sobie kupić taki karabinek. Ale chyba sobie wypróbuję tą snajpereczkę. No, wezmę sobie tą snajperkę. Nie przyjmujesz zwrotów, dobra, spoko. Dziewczyno, nie ma problemu. Ja nic nie chcę zwracać. Wiem, że będzie leżeć w szafie i się kurzyć. Dobra, biorę tego słota też. Mam dużo kredytów, także... Także spoko. I sobie od razu to... Zaznaczymy. A, dobra, mamy zaznaczone. Broń boczną, to wiadomo, mamy tą swoją. Dobra, i tutaj mamy... I tu mamy karabin C8, ok. No to teraz tylko napełnijmy sobie amunicję do tego wszystkiego. Czy mamy full amunicję do broni? Do bocznej strzelby. No to sobie wypełnimy i... I mamy dobrze tłumik, ekwipunek pełny i tłumik do broni
specjalnej. Dobra, to sobie weźmiemy też za 60 kredycików. Okay. I lecimy do misji. Nie wstydź się, zapraszam. Przed oczywiście jeszcze... Sorry, zapomniałem. Jeszcze sobie zatankujemy. Jak tam życie w obozie? Co ty możesz mieć za towar, chłopie? Co ty możesz mieć za towar? O, tygryska zrobimy za 10. Biały tygrys. Pewnie, że tak. Może sobie jakoś zmienimy kolorek tu na jakiś inny? Nie. Może bak sobie zrobimy jakiś, co? Albo też czarny, cały czarny motor i tyle. Dawaj, cały czarny motor sobie zrobimy. Czarny jest najlepszy kolor. To ci trochę posłuży. A nie, to jest zielony, co ja gadam, że czarny. Czy tak mi się światło odbija? No, faktycznie. To jest zielony, co ja gadam. To jest bursztynowy. A jest w ogóle czarny? Czy nie? Kurczę. Tu jest czarny. Połyskliwa, węglowa czerń. Kruczoczarny. Bierzemy kruczoczarny, dawaj. 10 kredytów to. O kurczę, ile mamy kredytów? 6666. Okej, okay, wygląd nie. A, chcę zatankować 229 i naprawa, okej. Okay. Dobra, mamy zrobione, także wszystko zaopatrzone. Brak dostępnych zadań. Dobra. To musimy udać się do góry wtedy. Jestem ciekaw tej misji tutaj głównej, co my tu będziemy mieli. Zaraz się przekonamy. O! A co tu jest? Tego nie widziałem. Kto by pomyślał? Księżycowe drzewo. Księżycowe drzewa, przepraszam. Proszę, nawet nie wiedziałem o tym. Hej, mam dla ciebie zadanie. Masz dla mnie zadanie? Tak. Jest grupa martwych świrusów. Na zachód od kładki ugrzęźli w błocie. Chcę, żeby ktoś ich powyciągał, a potem spalił. Jasne? Robota na magnach. Tak. Znajdź kogoś innego, jestem zajęty. Hej, przecież znalazłem ciebie. Nie wiem, co Mike nagadał ci na waszej wycieczce, ale mamy robotę. Tutaj. Hej. Skizo, on nie może iść z tobą, bo idzie ze mną. Zdaje się, że z tobą nie gada. Tak, a ja gadałam z Mike'iem. Muszę uderzyć do syfu, a on idzie ze mną. Jasne? Jak mówiłem, zajęty. Dobra, ale jak wrócisz, masz przyjść do mnie. Ty idziesz? Gdzie? A to ważne? To powiesz mi, gdzie idziemy? Powiem. Ricky, nie mam czasu ani na twoje odpały, ani Skiza. Chodź, pokażę ci. Mike mówił, co zrobiłeś. Niczego nie zrobiłem. O tym, że jeśli zapieczętujemy jaskinię, powstrzymamy hordy. Nigdy nie powiedziałem, że je powstrzyma. Może spowolni. Słuchaj, zmierzasz do czegoś konkretnie? Tak. Po prostu pomyślałam, że może postanowiłeś zostać. Znaczy, nie tylko z powodu Buzera, ale dlatego, żeby pomóc. Tak sobie pomyślałaś. Wiesz, swego czasu robiłem sporo kursów. To prawda, ale nic więcej i dobrze o tym wiesz. A teraz nagle pomagasz Mike'owi zapieczętować jaskinię. I co mam niby o tym myśleć? No, to sobie pogadali troszkę. A my już jesteśmy prawie przy motorkach. Ten Skizo mnie denerwuje taki, kurde. On sobie myśli w ogóle, że kim on jest. Jak ty tu krążysz, kobieto? Idź prosto. Tutaj. Wiesz, kilka tygodni temu straciliśmy człowieka, jak się popsuło. To wtedy wyłączyło respirator w szpitalu. Respirator? O Boże, Ricky, rozejrzyj się. Jak potrzeba ci respiratora, to już i tak nie żyjesz. A jakby to był Buzer? Tak właśnie myślałam. Zrozum, nie mamy zasilania od prawie 2 lat, ale transformatory i kable są w dobrym stanie. Przynajmniej te tutaj. Chcę jechać na północ i sprawdzić elektrownię wodną. Chcę wiedzieć, co się stało. Nie, jaka eskorta? To robota dla Skiza. Nie potrzebuję eskorty. Mieszkałeś tam i znasz teren o wiele lepiej niż inni. Deacon, prosiłeś o moją pomoc, prawda? Teraz ja proszę o twoją. Cholera.
Dobra, super. Idę zgarnąć kilku chłopaków, nie, którzy... Nie, rób tego. Nie, zrobimy to po cichu. Jeśli natrafimy na ludzi Copelanda, to ja ich załatwię, ale dzikie tereny roją się od wieczystych i innych sukinsynów. I Bóg wie czego, jak pójdziemy z ludźmi, to będzie już po nas i tyle. No tak, ale... Nie, zrobimy to po mojemu. Szlak. No, zrobimy to po mojemu, nie ma. Słuchaj, Ricky, muszę cię o coś zapytać. Kilka nocy temu, w szpitalu... Czy palnałabym ci w łeb? Nie. Serio? O, a wyglądałaś raczej jakbyś... Zabrałabym cię na zewnątrz i dopiero potem to zrobiła. O, jasne. Tak, żeby, no wiesz, nie zbryzgać krwią sprzętu medycznego. Aha, dokładnie. Dokładnie. Jedziemy. Jak wcześnie ruszymy, zdążymy wrócić, zanim się ściemni. O ile nic nie pójdzie nie tak. A co może pójść nie tak? Przecież dowodzisz. Zaznaczyłem ci na mapie drogę, jedź nią. Jest tam kilka obozów maruderów, które lepiej ominąć. Tak, kumam. No jak tu w ogóle trafiłaś? Nigdy cię o to nie pytałem. Chyba tak samo jak wszyscy. Kiedy się zaczęło, byłam setki kilometrów od domu. Kiedy wróciłam, nikogo już nie było. Skąd pochodzisz? Wychowałam się w miasteczku niedaleko Portland. Pracowałam w mieście, nocowałam u znajomych, wracałam do domu na weekend. W wielkim mieście? No jasne, tyle że w Oregonie. Jak z tobą było? W sensie, jak ci się udało stamtąd uciec? Nie wiem, chyba miałam szczęście. Drogi na całym wybrzeżu były zablokowane, wszystko wyglądało jak jeden wielki parking. Dolina Willamette przypominała strefę wojenną. Wyjeżdżając, mówiłam znajomym, żeby wiali. Chyba mnie nie posłuchali. Podobno zrzucili tam atomówkę. Na Portland? No, tak słyszałam, ale to chyba nieprawda. Pewnie byśmy to odczuli, nie? No, czyli ty i Adi. Masz jakiś problem? Ja? Nie, no co ty? Po prostu nie wiedziałem. Jeździłaś z nami dość długo, ale jakoś nigdy to nie wypłynęło. Byłam jak ty. Wydawało mi się, sama nie wiem, że trzymanie się na dystans to najlepszy sposób na przetrwanie. Okej, słuchaj, mogłem nie pytać. To nie moja sprawa. Właśnie dlatego jestem w obozie. Wiesz, to szansa na normalne życie. No to powodzenia. No nic poważnego. W sensie ja i Adi. Dla mnie wyglądało to inaczej. No, wiesz, ostatnimi czasy wszystko dzieje się szybko. Wiesz, o co chodzi? Nie wnikam. Muszę ci coś powiedzieć. Ale... Ja, słuchaj, doceniam, że wstawiłaś się za mną. Za mną i buzerem. Znaczy, przed żelaznym Majkiem. Wow, robisz się miękki. Chwal się. Nigdy mi za nic nie dziękowałeś. Wiesz, bo może nigdy nie miałem powodu. Okej. To gdzie byłeś tamtego dnia z żelaznym Majkiem? Zaraz, przecież podobno ci o tym opowiedział. Nie był zbyt rozmowny. Znam żelaznego Majka od dawna i szczerze mówiąc, chyba nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, sama nie wiem, zdołowanego. To gdzie byliście? W Sherman's Camp. Słyszałam, że to świrusowo. Zgadza się, ale nie było wyboru. Chciałem zapieczętować jaskinię, powstrzymać hordy. Majek wiedział, gdzie znajdowało się biuro zezwoleń górniczych. Zgarnęliśmy kilka map, miał namierzyć materiały wybuchowe. Radio ci szwankuje, bo brzmiało, jakbyś zgłosił się na ochotnika do jakiegoś gówna. No teraz robię kurs z tobą, nie? Jest. Chciałeś się wymigać od roboty. Okej, tu mnie masz. To co się stało, bo coś się musiało stać? Nic, Ricky, nic się nie stało. Nic ci nie powiedział? Nie! Nic nie powiedział. Sama mówiłaś, że Mike nie jest specjalnie rozmowny. Dobra, widać już tamę. Zwolnij przy bramie. Nie wiadomo kto lub co może tam siedzieć. Jasne. No i tak cała podróż nam minęła. Wygląda spokojnie. Spodziewasz się kłopotów? Tak, zawsze. A jak w nie wpadniemy, to po nas. Dobra, chodź. Chcę sprawdzić przepływ. Gdzie idziesz? Tędy! No to idziemy sprawdzić przepływ. Podróż ładnie minęła, troszeczkę historyjek jakiś. Dowiedzieliśmy, że Ricky i Adi są razem jakby, chyba. I co my tu będziemy... Ej, ja nie mogę tu wskoczyć! Hej, coś tu nie gra. Powinno wypływać więcej wody, o tam. Tak? Tak, a słyszysz to? Co? Dokładnie. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. No to trzeba to sprawdzić.
tam się stało? A. To samo, co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzenie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. Hordy uchodźców czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? To o. Jedno i drugie. Dobra, chodź, muszę coś sprawdzić. No, jak Copeland, to jedno i drugie. A, już nie mogę się doczekać, żeby snajpereczkę sprawdzić nową, jak ona tutaj szybko strzela. Co ty musisz sprawdzić? O, amunicja! Ale dobra, to potem będę pamiętał, że tu jest. Zresztą tutaj... Ja tutaj chyba raz wędrowałem po drodze. Ale nic tutaj nie było. O, już mamy traszki małe. Niegroźne za bardzo. Także niech sobie są. Pewnie wejdziemy tam do góry, czy też nie. O, bieramy sprzęt. Chodź, dotknij tego. No chodź. Dobra. I co, czujesz coś? Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. Dobra jest. Tutaj w górę. Zna się na rzeczy chyba. Aż na szczyt, tam. Ty prowadzisz. Widzisz te rury? To są tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Właśnie. Z ojcem i braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat. Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie. To przykro. Chodź, tutaj. Dobra, trzeba coś wykombinować. No to będzie ciekawie. Co teraz? Kto? Czekaj, co się dzieje? Co ty robisz? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. Więc to będę ja. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. Okej. Okej, teraz albo nigdy do roboty. No, to jak Ricky się kąpie, to... Niezły syf! Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Zobacz, czy w ogóle wibruje. Dobra. Biegnę. Się nie utop tam, dziewczyno. Bo znając moją wytrzymałość, to cię nie wyciągnę stamtąd. Raz próbowałem pływać, to niezbyt to się udało. Nic. Chwileczkę. Czuję. Tak, sprawa załatwiona. Dobra, sprawa załatwiona. Wracamy. Mam nadzieję, że ona tam jeszcze żyje, co? Czujesz te wibracje? Ta, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. No to... Co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. No, przez tę misję troszkę się dowiemy tutaj o naszej znajomej, która kiedyś z nami wędrowała. Hmm.
Te zasilają linie biegnące na południe. Okej, wiesz może co z nimi, tak? Nie, nie mam pojęcia. Okej. No, teraz leci trochę więcej wody. Zejdziemy i sprawdzimy to. No, zejdziemy. Dobra? Aha, spoko. Dobra, spoko. W którą stronę? No to jak to jest z tobą i z Kizem? Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Ady, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kąpiel. Co? O rany, to jakiś podglądacz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Adi, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. Dobre. Chodzimy. Dobra, podsadź mnie. Okej. Uważaj na drut kolczasty. Okej, spoko. Gotowe. I proszę, brama otwarta. Dziękuję bardzo. Pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. Coś mi się nie chce wierzyć, że tu nic nie będzie. Gniazdo świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Ile masz tych mołotowów? No, tak jak myślałem. Że to będzie coś nie tak. Co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. Powoli, powoli sobie to sprawdzimy. Pomieszczonka, wszystkie. Sprawdzimy sobie, co tutaj jest jeszcze ciekawego. Dobra, mamy złom. Tutaj coś mamy też. O! Fajne gniazdo. Wychodzi gdzieś na drugą stronę chyba. Powoli, powoli, może być niebezpiecznie. Mam jakby co pompkę przy sobie. Teraz to trochę wygląda jak Resident Evil. Jak tak idę wycelowany. Tu coś jest, nie? O, tu jesteś, dobra. Teraz spajczymy to. O! Gotowa. O, jest jeden. Dwa. Drugi. Trzeci. No właśnie, byś mi pomogła trochę. O, ręka jak złamana. Tu jest więcej. O, amo. Zbieramy. Tu mamy buteleczki, coś. Tu jeszcze mamy budzik. Okej. Aha, tędy wyszliśmy, okej. Odpalaj. Dawaj. Odpalaj. Nadchodzą! Sprawdzimy sobie nasz nowy tutaj sprzęt. Dobra, jednak z bliska trzeba pompkę użyć. O, kurczaki! Ej, zostaw ją! Żyjesz? Tak. Naprawdę nie przypadają za gośćmi, co? A dziwisz im się? To lepiej, żeby się do tego przyzwyczaili. Wiesz co? Od dzisiaj będzie to teren obozu Lost Lake. Władza w ręce ludu. Dobra, sprawdźmy jeszcze skrzynki przyłączowe i spieprzajmy stąd. Mamy to. Gotowy? Tak. Dobra. Tak! Houston, mamy zasilanie. Dobra robota. Oh, bez ciebie by się nie udało.
Chodź, poszukamy czegoś do zablokowania drzwi. Nie chcę przyjeżdżać tu co miesiąc, żeby sprzątać to gówno. Czekaj, czekaj, będziesz tu za miesiąc? Co? Nie, nie wiem. Może po prostu... Jezu Chryste. Ja sobie robię dik, idziemy. No to proszę sobie ze mnie nie żartować, tak? To czemu pytałeś o mojego ojca i braci? Sam nie wiem. Po prostu nigdy wcześniej o nich nie wspominałaś. Przepraszam, jeśli... Może w ogóle nie chciałaś o tym rozmawiać. Nie, spoko. Właściwie to przypomniało mi się coś, o co chciałam cię zapytać, kiedy jeszcze jeździliśmy razem. Okej, okay, Ricky. Ricky, nie teraz. Możesz spytać mnie później. Co nie... Hej, hej! Hej, nigdy nie pytałeś, czemu przestałam jeździć z tobą i Buzerem. A niby czemu miałem pytać? Od początku wiedziałem, przez pierdolenie żelaznego. Boże, Ricky, serio, musimy do tego wracać? Jeździliśmy razem jakieś, sama nie wiem, kilka miesięcy. Daj spokój. No dobra. Dobra. Była taka jedna noc, którą bardzo dobrze pamiętam. Na zewnątrz padał śnieg, a... Buzer chrapał. Pamiętasz, jak potrafił chrapać? Przysięgam, myślałam, że nam ściągnie na głowę tak, całą hordę. Niewiele się zmieniło. Tak czy inaczej... Pewnie myślałeś, że wszyscy już dawno śpią i siedziałeś sam na zewnątrz, czyli w sumie jak zwykle. Wpatrując się w coś. Nie spałeś całą noc. Pokaż mi to zdjęcie. Proszę cię. Wtedy zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Że nie chcę skończyć tak, jak wielu z nas tutaj, jako więzień przeszłości, uciekając przed tym, co było, tylko chcę patrzeć naprzód. Okej? Okay? Nie wstecz. To nie jest tak, jak myślisz. Okej? Okay? Pewna, że to oni? Widziałam, co ma na plecach! Jesteśmy z obozu Lost Lake! Żelazny ma z wami rozejść! Świetny pomysł. Spróbujemy jeszcze raz. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Jeden. Drugi. Snajper. Chyba. Zawędrowałeś daleko od domu, co? O kurde! Dawaj! No nie chcę mi strzelić normalnie. Wracaj do tej swojej nory i wypierdalaj z powrotem na żelazny stół! Muszę tego snajpera ściągnąć. Tam jest. Dobra, dostał. Aha, dobry jest ten karabinek. O kurczę, znowu mnie zaszedł od tyłu. Nie ma go. Ilu ich tu jeszcze jest? Jeszcze jest snajper. Na pewno. Dobra, snajpera trzeba będzie ściągnąć. O, właśnie tak. Pewnie chcecie trzymać się blisko Carlosa, nie? Gdzie oni kurczę jeszcze są? Tam strzelają. Ach, tam ktoś jest, dobra. Kurczę, nie trafiłem. 5 strzałów mi zostało. Dobra, przeszukanko. Chyba tych dwóch tylko zostało, mi się wydaje. Dobra, trochę dostał. Wow.
O, ale dostałem mocno. Tu ktoś był chyba z tej strony. O, tam są chłopaki. Dosięgnie tam koktajlek, czy... Chyba nie bardzo. Dobra, tam ma gość karabin. Dobra, muszę tam tego gościa ściągnąć. Ach, to jest ten wielki kolega! Co ma pancerzyk fajny. Ostał? Dostał i uciekł. Okej. Leży kolejny. Muszę bliżej, kurczę, podejść do tego pancerzonego tam. Nie trafiłem. Mała amunicji. Ricky, tam idziesz do mnie, czy... Dobra, podejdę sobie tu bliżej. Został. Was tutaj, żebyście się wykrwawili, co? 47 amunicji. Przecież tego chcecie. Dostał trochę. Dobra, nie ma. Wow, chowaj się, kolego, kolego, kolego. Dobra, zero amunicji, nie. Jeszcze jeden strzał? Nie, myślałem. Dobra, nie żyje. Ktoś tu za mnie, zachodzi mnie od tyłu, czy coś? Mi się zdaje. Dobra, leży. Prosto do diabła. O tak, tam dopiero się ukorzycie, co? Dobra, nie ma kolejnego. Nie trafiłem. Kurczę, Ricky by mi mogła troszkę pomóc. Przeładowanko. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, przeszukanko robimy. Nie mam pojęcia. Kiedyś miałem do czynienia z kilkoma ćpunami, którzy zachowywali się podobnie. Chyba byli na PCP albo podobnym gównie. Zrobiła się popularna, zanim wszystko szlachta. Tak, fakt. Chodź, zobaczymy, czy nie uszkodzili nam maszyn. No właśnie, trzeba zobaczyć, czy maszyn nam nie uszkodzili. Też o tym pomyślałem. Przeszukanko sobie zrobimy wszystkich. Zawsze jakieś bandaże, coś. Trochę tego zużyliśmy teraz. Jak on się tam dostał do góry, ten snajper? Tutaj w ogóle coś jest w środku? Dobra, możemy sobie... O, właśnie, możemy sobie przeszukać ten... Tutaj budyneczek, ale tu chyba nic nie ma. No, nic tu nie ma. Jak on tam wszedł do góry? Tu jest jakiś, kurcze... A, tędy, dobra. Jakaś amunicja, coś do snajpki, nie? Nie masz? Szkoda. Dobra, przeładujemy sobie wszystkie bronie i jeszcze do tego weźmiemy sobie tutaj z wozów policyjnych. Jeśli zdążę i nie złapie mnie po prostu misja. Tam był jeszcze jeden gostek. Dobra, wszystko mamy przeładowane. Dobry ten karabinek ogólnie. Jeszcze ostatnio zwiększyłem sobie skupienie. To na pewno też robi swoje. Prawda, myślisz, że rozum żelaznego Majka z tymi sukinsynami się utrzyma? Sama nie wiem. Jebanie wieczyści, po tym co zrobili z ręką Buzera, po tym co zrobili Lisie, co? Jeden z tych gości trzymał to w dłoni. Co się stało? Mieliście z nim jakieś kłopoty, ty i Buzer z wieczystymi, zanim ukradłeś te antybiotyki? Nie. Sam nie wiem, słuchaj, cokolwiek Carlos myśli, że zrobiłem, będzie bez porównania z tym, co jemu zrobię, jak tylko go zobaczę. Chodź, idziemy. Dobra, kierujemy się liniami na południe. Jasne. Sprawdzimy transformatory, upewnimy się, że działają.
Ja sobie uzupełnię amunicję trochę, jeśli tu jest w środku. I już jadę z tobą. No pewnie, że jest. Pewnie, że jest amunicja. Nawet do snajpki. Mało korzystam tutaj z naszego ekwipunku, co mam przy motorku. Ale on zawsze będzie jakby co. Jedziemy. Jakaś ładna historyjka jeszcze po drodze, czy w milczeniu tym razem będziemy podążać? Czy coś Ricky nam jeszcze tutaj opowie fajnego? Hej, muszę cię o coś zapytać. A mogę cię powstrzymać? Jak trafiłeś do klubu? To długa historia. A przed nami długa droga. Należałem do 10 Górskiej, frontowej jednostki współpracującej z Sojuszem Północnym. Kurde, nie wiedziałam, że służyłeś w wojsku. Dlaczego? Chcesz to usłyszeć, czy nie? Sorry. Prowadziliśmy natarcie na Mazar i Sharif. Wpadliśmy w zasadzkę talibów. Szli akurat w przeciwną stronę. Mieli ciężarówki z ZU-23 na naczepach. To takie przerobione armaty przeciwlotnicze. Ciężkie działa. No, chuj ciężkie działa. Nasz Humvee wybuchł i spadł z klifu, prosto do Hari. Wiesz, jak trudno jest utonąć w Afganistanie? Trudno! To jedna wielka jebana pustynia. W każdym razie wyrzuciło mnie przez przednią szybę. A kiedy się ocknąłem, Humvee tkwił do góry kołami w rzece. Wypłynąłem na powierzchnię, żeby zobaczyć, czy ktoś przeżył i wyciągnąłem ciało na brzeg. A potem powtórzyłem to jeszcze 7 razy. A kiedy wyciągnąłem Tanera, mojego sierżanta, miałem dość. Gdy wróciłem do domu, to sam nie wiem, kupiłem motocykl, spędziłem kilka lat w drodze, przenosząc się z miejsca na miejsce i... Do Ferwę? Tu się wychowałeś, prawda? No, tak! Kiedy wreszcie osiadłem tu na stałe, dostałem robotę w sklepie z motocyklami, takiego starszego gościa o imieniu Jack. On stał na czele klubu. Prez! Tak na niego mówiliśmy. Osobiście przyjął mnie w szeregi. Zaraz, Jack. Pamiętam, że Buzer o nim wspominał. Siedział w więzieniu czy coś takiego. Wydarzyło się coś złego i on wziął wszystko na siebie, dla dobra klubu. Wygląda na to, że byliście blisko. Fajna misja. Dowiadujemy się fajnych rzeczy. Tak sobie właśnie myślałem, czy był w jakiejś armii. O cholera. Nie może być za łatwo, nie? Może wrócimy tutaj rano. Znajdziesz narzędzia, których potrzebujesz i wtedy dokończymy sprawę. Może będzie tu mniej świrusów. Czyli nie będzie prysznica? Dobra. Ale najpierw ci coś pokażę. Ricky, daj spokój, to był długi dzień. Przestań, dużo wiesz o świrusach. Chcę ci pokazać coś, czego możesz nie wiedzieć. Chodź, i tak tu jesteśmy. Dobra, okej. Jazda. No, jedziemy. Mogę cię coś spytać? O Boże, powtarzam jeszcze raz. A mogę cię powstrzymać? Czemu ciągle nosisz barwy? Nie wiem, co masz na myśli. No, dlaczego wciąż jeździsz w klubowej skórze? Ty i Buza, przecież nie próbujecie już nikogo zwerbować ani zaznaczyć swojego terytorium. Nie. Kilku gości, z którymi kiedyś pracowałam, nosiło barwy w weekendy. Raz ich o to zapytałam, to powiedzieli mi, że to ich sposób na pokazanie faka. Nie wiem, policji, władzom, rządowi. A ty przeciwko czemu się buntujesz? Temu, co jeszcze zostało. Słuchaj, nosimy je, bo tak, co chcesz usłyszeć? Znaczy, nie wiem, jak jest z Buzerem, ale ja nie próbuję niczego powiedzieć. Po prostu, te barwy, to właśnie ja. Mam na koncie całe mnóstwo głupich akcji, ale dołączenie do klubu, no, powiedzmy, że... Ricky, co my tutaj robimy? Przecież widziałem już pociągi śmierci, Nero i Hordy tak samo. Wiem, ale to nie to. Mieszkają w starych fabrykach maszyn i wychodzą każdej nocy, jakby ktoś zadzwonił na obiad, nie? Każdego ranka wracają do środka i, nie wiem, hibernują. Czyli nigdy nie poszłaś sprawdzić? Haha, nie.
Teraz podeszłam za blisko i zaczęło mnie gonić kilka świrusów. To jak pakowanie kija w mrowisko. Chodź, idziemy. Ściemnia się. No i nie dokończył Deacon swojej wypowiedzi. Dobra. W każdym razie niedawno... widziałem coś, ale mi nie uwierzysz. Serio chcesz gadać? Dobra, to pogadajmy. A nie, zaczekaj, niech zgadnę. Widziałeś helikopter Miro? Zaraz, nie. Skąd wiedziałaś? Pojawiły się tu kilka razy, latały nad Lost Lake. A co cię to? Przecież nie chcą nam pomóc. Z tego, co słyszałam, walą bez ostrzeżenia. Mam to gdzieś. Coś czuję, że nie do końca. Coś czuję, że nie do końca. No nie do końca, nie do końca. Dobra, dotarliśmy sobie. No fajna misja. Dużo się dowiedzieliśmy, trochę postrzelaliśmy. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, czy jeszcze coś na koniec powie nam Ricky. Fajnego. Hej, gdzie byłaś przez cały dzień? Ciebie też miło widzieć. Skizo powiedział, że pojechałaś gdzieś z Deaconem, a ja martwiłam się. Adi, jestem zmęczona, dobrze? Po prostu pięknie. Hej, Dick. Dziękuję. Luz, powiedz tylko, jak będziesz chciała zająć się tym transformatorem. Będę w pobliżu. Dobra. Pierdolenie. O co ci chodzi? Nie, nie! O co tobie chodzi? Powiedziałam, jestem zmęczona. Tyle. Dobra, przepraszam. Jak już mówiłam, martwiłam się, wiesz? Nigdy wcześniej nie znikałaś bez słowa. Jasne. I to tyle? Ach, te kobietki, no. Zadanko wykonane, to długa historia. 6000 punktów doświadczenia aż. Okej, jeszcze 10000 punktów tutaj. Obóz żelaznego Majka plus 400 zaufania. Zarobić na chleb. Dansko. Czasem tak sobie myślę, co z tym. No dobrze. Co my tu mamy jeszcze za zadanka do zrobienia? Sprawdźmy sobie nowe cele. Przebłyski świadomości. Deacon odnajduje terenowy zespół badawczy Niro. No to trzeba będzie tam sobie zajrzeć. Przebłyski świadomości. Kurde, nie wiem. Oby nie. No, to tego dnia już nie odzyskam. O hej, no popatrz, za późno na robotę na moczarach. Ale Peszek, co nie? Skizo? Skizo, skizo. A skoro o nim mowa, ciekawe co robi przez cały dzień, kurwa. Zbija bączki, nie? Dobra, ciemno się robi. To ja pójdę się zdrzemnąć. I zajedziemy sobie jeszcze do tamtej misji, zobaczyć. Jak to tam wygląda, co my tam będziemy mieli. Tylko na chwilę oczy. To powinno załatwić sprawę. No, powinno załatwić sprawę. No to podążamy tam. Na naszą misję. O, mam szafkę. Nie wiem, czy sobie coś wymienić. Snajperkę sprawdziłem. Nie, na razie nic nie zmieniam. Zostawię sobie karabinek. Tak jak jest. O, mamy znak zapytania, czyżby kolejna piosenka naszego gitarzysty? Chyba tak, bo udajemy się w tamtym kierunku. Mamy nową piosenkę, no to sobie posłuchamy. Jeszcze. Could notice
looking from your way. You don't understand me or how I operate. I'm not gonna lie, I just want to die. I'm not over and over with you. If you could open your eyes and see all of our lives, it's been a long time coming, but I don't wanna be done with you. No ładna pioseneczka kolejna. Jak będziemy na to natrafiać, to będziemy sobie słuchać tych pioseneczek. Deacons and John. Znowu sprzedajemy sobie wszystko. Nie obijasz się, co? Nie mam więcej. I no znowu się zawsze tu zablokuje. Uzupełniamy. Uzupełniamy amunicję. Blair, jak do wszystkiego. Okej. Tak, dobrze. I jedziemy sobie. Dobra. Pod misję. Nie wiem jak tu z paliwem. A 100% paliwa, to jest dobrze. W którą stronę musimy się udać? A, dobra, to nie jest daleko. O kurczę, ale hamulce. Średnie. Nie mam zaznaczone tej misji. Teraz szło. Hej, Ricky, jesteś tam? Słuchaj, przez jakiś czas mnie nie będzie. Mogłabyś mi trochę kryć? Skizo będzie pewnie pytał, dlaczego nie pracuję na bagnach i takie tam. Hej, D. Co tam? Boozer jest... kurde, sam nie wiem. Jest jakiś zdołowany czy coś. Pogadaj z Annie. Chyba wiem, jak możemy pocieszyć. O, a co chcesz zrobić? Nie wiem, myślałem, że może wpadnę na górę O'Leary, zgarnę jego maszynę i mu ją podrzucę. Trochę ci to zajmie na piechotę. Coś wykombinuję. To będziesz mnie kryć, czy nie? Wow, to se pogadałem. To se, kurczę. Pogadałem, jeszcze się podpaliłem przy okazji. Trochę ich tu jest. Kurde mol. Dobra. Jeden z drugim dostali. Dawaj. Trochę kondycji zapiemy. Kurczę, mocni są. Kurczę, jeden dostał tylko, no. Czemu on nie przoduje? Przodowuj! Jeszcze mnie dorwał, kurczę, jak wszyscy mnie teraz zgarną, to będzie hit. Dużo ich tu jest. Trzeba sobie stworzyć koktajlek. Jeden. I najlepiej trafić w kilku. O, właśnie tak. Cyk, cyk. Jeden. Wow, drugi jeszcze z drugiej strony chcą mnie tutaj zajść. Kolejny idzie. No czemu on nie przeładuje tego, tej broni? Cyk, 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 dawaj, cyk, cyk, dawaj. O, ręce ci urwało. Dzięki, Ricky. Bez odbioru. O, teraz dopiero się rozłączył. Ten niedobry. Ten niedobry kolega.
No kurczę, tak widzę, że trochę bym miał problemy z tą hordą. Muszę mieć naprawdę lepszy ekwipunek. Trzeba naprawić sobie motorek. Popatrzmy. Dobra. W nas wskoczył na nas normalnie, kurde. Ale daliśmy sobie radę. Vic, tu Tucker. Jesteś tam? Tucker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was, bez odbioru. No to trzeba wpaść do Tucker po kolejne zadanko, ale jak już teraz jedziemy tutaj, to już tutaj sobie dojedziemy, prawda? Boozer, jesteś tam? Tak. Jak się masz, bracie? Jak zwykle. Ciągle gonisz helikoptery? No. Wiesz już co oni tam kombinują? Pojęcia nie mam, ale O'Brien chyba mówił prawdę. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusów. Nie wiem po co. Ej, muszę spadać. Był tu Skizo i powiedział, że coś muszę rzucać. Powiedz Skizowi, żeby... Nie mam amunicji. Dawno nie walczyłem kosą. No troszeczkę ją. Tak, to rozumiem. Ogarnąć. O, tam jest kolejny. Skizowi, żeby spierdalał. Tak, przekażę. Na razie. A, nie trafiłem. Pam, pam, pam. Kontra. Jeszcze kurczę, teraz wilki mi tu. A to kąsacze, przepraszam. Jeszcze rzuciłem nie to, co chciałem. Chciałem rzucić koktajl, a rzuciłem... No kurczę. Ale dostał. Jeden. Dobra, chyba zginę tutaj. Coś czuję. Bo normalnie życia mam malutko. O, trafiłem. O kurczę, ale ominąłem. On podpalił się, ale mnie zabił, niestety. Odpalony kąsacz mnie zjadł. No dobra, zrespiliśmy się tutaj niedaleko. Vic, hej, wpadnij do nas w wolnej chwili, musimy pogadać, to ważne. O. Cześć, Ricky, no dobra. Mamy zadanko nowe chyba od Ricky. Będziemy mieli od Tucker, od Ricky. Fajnie. Tak ogólnie to przespałem się specjalnie, żeby był dzień, a tu cały czas jest noc. Jesteś tam? Tak. Jak się masz, bracie? Ty ciągle gonisz helikoptery? Gonię helikoptery i pojęcia nie mam. Rozwalam zombiaków po drodze. Niro prowadzi tam jakieś misje terenowe. Bada świrusy. Dobra, jesteśmy przy misji. O'Brien, jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. Tu nic nie ma. Poczekaj. Dobra, zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz co robić, bez odbioru. Tak, wiem, mam nie dać sobie odstrzelić dupska, jednocześnie bawiąc się w podglądacza. Bez odbioru. Tu O'Brien, jesteś tam? No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic, zresztą mówiłem, ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Za blisko prawie mnie przyłamali. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. No tak, mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. Nie, żebym miał jakiś wybór, prawda? Ta grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... Umieścił nadajnik na ich helikopterze. A, jasne. Aha, i chcesz, żebym śledził gościa w białym kombinezonie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie odstrzelić dupska. Twój kanał był wcześniej otwarty. Nie myśl o tym, jak go
grupka żołnierzyków maszerujących w szeregu. Jezu, co za widok. Właśnie. Ja muszę się tego tutaj pozbyć. Jakoś. Muszę się jakoś, nie wiem, spróbuję tędy. Zejdę na dół. Teraz muszę tam jakoś podejść. Bliżej. Tego jeszcze nie ma, tego nie ma. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Bliżej. Tego muszę się pozbyć, żeby poszedł w tamtym kierunku. Ktoś jeszcze to słyszał. O, dobra. Dobra, jestem bliżej. Ok, jestem. Tu jeszcze mnie łapie, kurczę. Myślałem, że tu już mnie nie złapie, to ten dźwięk. Dobra, mamy wszystko. Z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obsrywaniu się. To jest dobre. Ci goście marnują czas na takie pierdoły. Mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, O'Brien. Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. Dobra, trzeba się stąd wynosić. O, dobry. O'Brien. Jesteś tam? O'Brien! Czekaj! Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Bada, czy to był mężczyzna, czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna, czy kobieta? To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie, O'Brien, bez odbioru. Dobra, trzeba ich teraz zgubić sobie. Tutaj bockiem sobie przejść i oni sobie odlecą, nie? A my sobie spokojnie wrócimy do motorka. I jeszcze można sobie sprawdzić, czy tutaj w tych chatkach czegoś nie ma fajnego. Chyba mogę coś z tego zrobić. Tu już więcej chyba nic nie ma. Może tu jakieś bandaże, coś? Nie. Jeszcze ten helikopter tu stoi?
O, tu leży jakiś zombiaczek do przeszukania jeszcze. Dobra, ruszamy do motorka. Jeszcze sobie zgarniemy nasze tutaj itemki. No co jest, nie mogę tego zabrać? A, muszę wejść, nie sięgniesz przez siedzonko. Dobra, niech będzie. Dobra, chyba się oddaliłem wystarczająco daleko. Dobra, jestem przy motorku. I zadanie wykonane. Przebłyski świadomości, 4000 punktów doświadczenia. Jeszcze troszkę do następnego poziomu. Pamiętam, 56%. Zadanie wykonane. Ja ze swojej strony w tym odcinku dla was to tyle. Boozer, jesteś tam? Widzimy się w kolejnym. Tylko moment, zobaczymy co tu gada. Jak się masz, bracie? Jak zwykle. A ty ciągle gonisz helikopter? A, to jest cały czas ten sam dialog. No. Dobra, to ja się żegnam z wami w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego już niedługo. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, jeśli się podobało, i do komentowania. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Dzięki. Na razie.